Dobra, jesteśmy chyba live. Tu jest lekkie opóźnienie, więc jakąś minutę się pojawią pewnie pierwsze osoby. Niech i tak będzie. Jeszcze tylko sprawdzę na telefonie, czy nas do nas są już pierwsze osoby jakieś. Jaj. O, już jest 26 osób. Dzień dobry wszystkim. Jakbyście mogli napisać, czy nas widać i słychać. Dobra, już jest 50 osób, super. To jeszcze minutka i będziemy startować. O, super. Super. Dobra, no już jest nas 113, myślę, że będziemy zaczynać. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Witam w kolejnym webinarze Senuto w ramach tarczy antykryzysowej. Dzisiaj naszym gościem jest Basia Gacza-Tworek. Basia jest Technical SEO Lead w Philip Morris. Odpowiada za brand ICOS na 60 kilku rynkach globalnych, więc ma doświadczenie i w Technical SEO, i w SEO międzynarodowym. Wcześniej pracowała w Allegro, a dzisiaj porozmawiamy sobie o JavaScript SEO. Ja mam tutaj taki żart, jak się nauczyć Javy. Jak się nauczyć Javy, jest taki learn JavaScript, forget script, you know Java. Dobra, to tak, jak rozluźniliśmy atmosferę, to oddam głos Basi. Nie, no totalnie przebierz te wszystkie, wszystkie tak, joki, tak, które ja mam. Dobra. Basiu, udostępnij ten i lecimy z prezentacją. Czekaj. Jeszcze mam taką prośbę, jak możecie, to będzie nam bardzo miło, jeżeli udostępnicie ten live. Myślę, ja już wcześniej widziałem prezentację, jest super, więc polecam polecić znajomym, bo na pewno dużo wiedzy tutaj będzie dzisiaj. Ej, to teraz musisz mi jeszcze powiedzieć, czy wszystko widać, bo ja nie wiem. Tak, wszystko jest super. Scena jest twoja, Basiu. Okej, okay. To tak jak Damian wspomniał, Basia, jestem Technical SEO Lead Philip Morris International aktualnie. To czym nie jestem, to nie jestem deweloperem. A to o czym pogadamy dzisiaj, to w sumie JavaScript SEO. I dla mnie JSEO to jest tak naprawdę bardzo szerokie pojęcie, bo to jest tropienie wszystkiego związanego z JS-em, co ma wpływ na widoczność i szukanie przyczyn tej sytuacji. I specjalnie nie zamykam się w samym patrzeniu tylko i wyłącznie na indeksowanie i ta prezentacja również taka będzie. Jeżeli chodzi o agendę, to uszeregowałam tematy od najprostszych do najtrudniejszych, więc mam nadzieję, że uda nam się razem przez te zagadnienia płynne przejść i zaczniemy od przeglądu takiego ogólnego wyszukiwarki versus JavaScript, czyli jak Google i inne wyszukiwarki radzą sobie z JS-em i czy w ogóle sobie radzą i jak wygląda ten proces. Następnie skupimy się na WRS-ie, czyli Google'owym Web Rendering Service i zastanowimy się, jakie ma ograniczenia, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby wszystko dobrze działało. Potem porozmawiamy o wydajności i o tym, jak JS, którego używamy na stronie, może przełożyć się na prędkość witryny. A zakończymy z przytupem SPA i PWA i porozmawiamy też o server-side renderingu. OK, to zaczynamy. Tak będą animacje, ostrzegam. Przede wszystkim te pięć wyszukiwarek według danych z 2020, ze stycznia 2020 według portalu Statista ma największy udział w rynku globalnym i z nich wszystkich ani Yandex, ani Baidu nie jest w stanie renderować JavaScriptu. Google wcześniej jako tako potrafił, bo do maja 2019 pracował na Chromie 41, ale umówmy się, to jest stara przeglądarka, to za bardzo nie działało. Aktualnie od maja 2019 jest to jakby Evergreen, czyli zawsze na najnowszej wersji Chroma operuje, więc teoretycznie nie powinno już być niczym problemu. O dziwo, Bing również już jest Evergreen. Od października 2019 pracuje zawsze na najnowszej wersji Edge'a, a Edge z kolei pracuje na najnowszym Chromium. Yahoo natomiast zawsze historycznie działało na Bingu lub na Google, więc w tym momencie, jeżeli obydwa siedzą na najnowszym Chromium, to Yahoo również. Te trzy portale nie są wyszukiwarkami, oczywiście, ale istotne jest i chciałam, żebyście zapamiętali, że one również nie ogarniają JavaScriptu i to będzie istotne za chwilę. To jest slajd, który na pewno wszyscy już widzieli wszędzie, ale sumienie nie pozwoliłoby mi spać, gdybym
go nie pokazała. Generalnie Google działa tak, że crawlowanie, renderowanie, indeksowanie, w momencie, kiedy przekrawluje stronę, szuka linków, dodaje do kolejki do indeksowania, sam dodaje stronę do kolejki do renderowania, przetwarza ją. Jeżeli znajdzie jakieś linki, to dodaje je znowu do indeksowania i na koniec powinno zostać zaindeksowane. To jest oczywiście w dużym uproszczeniu i za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co może pójść nie tak w tym całym procesie. To, co jest istotne, to to, żeby wiedzieć, że w tej kolejce do renderowania, czyli do momentu, kiedy Googlebot będzie gotowy, żeby przetworzyć nasz JavaScript, sam Google mówi, że będziemy czekali tak długo, aż zasoby na to pozwolą, żeby Headless Chromium mógł to wyrenderować. Headless Chromium to jest po prostu Chrome, tylko że odpalony z konsoli, nie tak z okienka, jak my korzystamy na kompie. Najbardziej nową i konkretną estymatą, jaką znalazłam, była wypowiedź Martina Splita sprzed półtora miesiąca, gdzie powiedział, że mediana tego oczekiwania w kolejce, czyli ta środkowa wartość, tak jak długo tam czekamy, to jest jakieś 5 sekund. I Q, on jako Q miał na myśli, że ten czas, jaki jest potrzebny na wyrenderowanie strony, czyli jeżeli nasza strona się renderuje 15 sekund, to mediana to jest 5 sekund w kolejce i potem te 15 sekund na wyrenderowanie. Tylko teraz pytanie, które strony do tego renderowania w ogóle trafią. I w czasie Google Webmaster Central Office Hours Bartosz Góralewicz spotkał się właśnie z Johnem i z Martinem i zapytał się ich wprost właśnie, jak Google podejmuje tę decyzję, którą w ogóle stronę skierować do indeksowania. I Martin, ten pan ze zdjęcia, którego przywoływałam wcześniej, powiedział, że praktycznie każda nowa strona najpierw zostanie wyrenderowana, czyli nie ma czegoś takiego jak indeksowanie bez renderowania w przypadku nowych stron, na które Google wpada. A w ogóle Bartosz zrobił też bardzo fajną prezentację w październiku 2019 dla SIX, którą podlinkuję, a właściwie to zapomniałam powiedzieć i musicie mi wybaczyć, ale tutaj u góry przy tytułach są odnośniki i to są odnośniki do źródeł, z których korzystałam. Źródła są w prezentacji, prezentacja będzie udostępniona, więc wszystko będziecie mogli sobie znaleźć. Okej, no to są nowe strony i wiemy już, że każda nowa strona zostanie zrenderowana, a co ze starymi? Tutaj trochę robi się bardziej skomplikowanie, bo Google działa tak, że porównuje tą stronę, którą została zwrócona z serwera na początku, z tą wyrenderowaną i porównuje sobie, czy jakiś krytyczny content opiera się na JavaScriptie. I na tej podstawie uruchomione zostaną pewne heurystyki, na podstawie których Google oceni, czy właśnie ta strona w przyszłości w ogóle powinna trafiać do renderera. Myślę, że możemy spokojnie zakładać, że one działają w oparciu o jakiś algorytm machine learningowy, bo Googlersi też nie do końca zdają się być pewni, na jakiej podstawie ta decyzja zostanie podjęta. A to wszystko prowadzi nas do bardzo ciekawych wniosków, bo co jeśli Google uzna, że nasza strona w sumie to nie powinna trafiać do renderera, chociaż tak naprawdę powinna do niego trafić. I tutaj też powołam się właśnie na tą rozmowę Bartosza z tego Office Hours, gdzie on podał potem w swoim wystąpieniu bardzo fajny przykład user-generated content, który jest właśnie świetnym przykładem na to, kiedy może się trafić tak, że w sumie powinniśmy stronę zrenderować, a Google uzna, że nie. Bo kiedy publikujemy jakiś artykuł albo publikujemy nowy produkt w naszym sklepie, to on najczęściej nie ma ani opinii, ani komentarzy. No i Google pobiera sobie taką stronę, renderuje ją, no i tak, tu jest artykuł i tu jest artykuł, nie ma komentarzy, więc może nie ma sensu marnować na to zasobów w przyszłości i w takiej sytuacji taka strona może zostać po prostu pominięta i w przyszłości już nie trafiać, chociaż te komentarze, powiedzmy, będą tam się pojawiały, są renderowane JavaScriptem i Google może ich nigdy nie znaleźć. No tak, już wiemy, że czasami może tak się zdarzyć, że nie trafimy do tego renderera, oznacza to, że musimy też zwracać szczególną uwagę na to, co tak naprawdę JavaScriptem renderujemy na naszej stronie. Jak to sprawdzić? Najprościej, i mamy to dostępne wszyscy pod ręką, to jest skorzystać z Chrome DevToolsów, co za chwilę pokażę. Druga opcja to jest wyłączyć obsługę JavaScriptu w przeglądarce. Można to zrobić wpisując po prostu Chrome Settings Content JavaScript i przełączamy po prostu suwak w bok. Jest też wtyczka, więc jakby ktoś chciał ominąć ten jeden etap po środku, to można po prostu kliknąć wtyczkę. Albo można właśnie skorzystać z takich narzędzi jak What Would JavaScript Do, gdzie oprócz tego, że właśnie możemy porównać sobie tą pierwszą zwrotkę z serwera z wyrenderowaną stroną, to możemy też zobaczyć na przykład, które linki zostały dodane lub usunięte, albo czy coś się zmieniło z naszym meta. No to jak sprawdzić to samemu w Chrome DevToolsach?
F12, na Macach nie wiem, sorry. I otwieramy zakładkę Network. Czekajcie, ja sobie zajdę. O. Otwieramy zakładkę Network. Następnie odświeżamy stronę i scrollujemy sobie do samego początku, aż znajdziemy pierwszą rzecz, która w ogóle zwróciła z serwera. I następnie klikając na preview, jesteśmy w stanie zobaczyć podgląd tej strony, która wróciła. I możemy po prostu przeskrolować się w dół i zobaczyć, czym się nasze strony różnią. Ta pierwsza, która wróciła, z tą, która została ostatecznie wyrenderowana. No i na co powinniśmy zwrócić uwagę? Co powinno nas zaalarmować, jeśli wiemy, że czasami do renderera możemy nie trafić? Przede wszystkim linki i całe linkowanie wewnętrzne, w tym paginacja. Warto też zwrócić uwagę na tutaj przełączyć się z preview na response i zobaczyć HTML, który wrócił, czyste, i poszukać kanonikali. I tak jak mówiłam wcześniej, JavaScript, Facebook, LinkedIn, Twitter nie ogarniają JavaScriptu, co oznacza, że powinniśmy też w kodzie poszukać Open Graphu, Twitter Cardów, jeżeli z nich korzystamy, żeby zobaczyć, czy one na pewno nie są generowane JavaScriptem. Jeżeli tutaj czegoś nie ma, to znaczy, że to jest generowane JavaScriptem i że możemy mieć problem. To teraz, jeśli już wiemy, które elementy my tym JavaScriptem generujemy, to możemy teraz sprawdzić, czy Google sobie dobrze z tymi elementami, które już identyfikowaliśmy, poradzi. Najprostszy sposób to jest Search Console i URL Inspection Tool, gdzie możemy, klikamy po podaniu URL w narzędziu, klikamy test live URL, czekamy, aż się zrobi. A następnie możemy na screenshotie zobaczyć, możemy zobaczyć screenshot, możemy zobaczyć HTML-kę, a w More Info będziemy mieli dostęp do błędów, które poleciały. Drugą opcją jest Mobile Friendly Test, gdzie możemy zobaczyć już nie tylko te strony, których mamy właścicielstwo, ale ogólnie strony. Ja dzisiaj będę się trochę opierała na przykładzie National Geographic, bo koresponduje to ze zwierzątkami na slajdach. Więc też podajemy URL-a i na koniec w sumie widzimy dokładnie to samo, chociaż trochę inaczej zaaranżowane. Mamy też screenshot, mamy HTML i pod View Details możemy zobaczyć, jeżeli coś, jakieś błędy w konsoli poleciały i coś nie gra. To skoro już wiemy, jak sprawdzić, które elementy my renderujemy JS-em, czy te elementy Google widzi poprawnie, to teraz pytanie, czy na koniec dnia on je zaindeksował. Jak widzieliśmy wcześniej, to jest bardzo źle wycięty kawałek National Geographic. National Geographic za pomocą JavaScriptu renderuje wszystkie najnowsze artykuły, które się pojawiły i tak dalej. Więc ten fragment jest wyrenderowany w JavaScriptie. Jeśli chcemy zobaczyć, czy został zaindeksowany, możemy najszybciej skorzystać z komendy cite, ale możemy też zobaczyć w Search Console, znowu w URL Inspection Tool, to, co on przekrolował realnie. Ale cite jest jakby szybszy, mniej rzetelny, ale szybszy, jeśli chcemy sprawdzać rzeczy szybko, dużo, dużej, większej partii. No i po podaniu możemy zobaczyć, że rzeczywiście ten artykuł, który tam był jako pierwszy, czyli ten COVID update on the coronavirus pandemic, rzeczywiście ten tekst, który był wygenerowany JavaScriptem, został zaindeksowany. Podsumowanie sekcji. A więc Google, Bing, Yahoo powinny sobie poradzić, przynajmniej w teorii, z JavaScriptem. Na koniec dnia to Google podejmie decyzję, czy strona trafi do kolejki, do renderowania i czy w ogóle zostanie JavaScript wykonany. Które elementy my renderujemy za pomocą JavaScriptu można sprawdzić od ręki w DevToolsach. A żeby zweryfikować, co Google widzi i co rzeczywiście zostało zaindeksowane, można sprawdzić w Search Console. Przechodząc dalej, idziemy o krok głębiej. Czyli porozmawiamy sobie teraz o WRS-ie, czyli silniku renderującym. I to jest generalnie najnowsze Chromium. I w tym momencie już od maja właśnie, tak jak wspominałam, zawsze działa na najnowszym, co oznacza, że jeżeli mamy jakieś specjalne polyfile albo fallbacki przygotowane dla Google'a z jego starszej wersji, to trzeba zweryfikować, czy one w ogóle jeszcze mają rację bytu. To co o tym w WRS-ie wiemy? Przede wszystkim wiemy z dokumentacji Google, że
będą próbowali stale szukać przestrzeni do oszczędności i optymalizacji, czyli będą szukali rzeczy, których mogą nie pobierać. I jako przykład podają requesty związane z aportowaniem i błędami, ale to niekoniecznie musi być tylko to. To, co jeszcze podaje Google, to to, że WRS zawsze odrzuci pytanie o pozwolenia na dostęp, więc jeżeli ktokolwiek treść jest za tym ukryta, to jest nie do końca dobry pomysł. Nie zachowuje danych z poprzednich odwiedzin, czyli ani local storage, ani session storage, ani cookiesy, wszystko będzie wyczyszczone za każdym razem, gdy Google odwiedzi stronę. Dodatkowo Google może zignorować nagłówki odpowiedzi związane z kaszowaniem. To są informacje o tym, jak długo z danego pliku można korzystać, zanim trzeba będzie go odświeżyć, tak uproszczenie mówiąc. I można to też sprawdzić w Chrome DevToolsach, wystarczy w zakładce Network nacisnąć lubkę, wyszukać cache control i sprawdzić. To jest też o tyle istotne, że czasami jak testujemy pewne rozwiązania, to może nam się wydawać, że coś działa szybko, trzeba kliknąć Disable Cache. To co zrobić z tym, że Google potrafi ignorować nasze nagłówki cache'ujące, a w praktyce to oznacza, że po prostu możemy powiedzmy zaktualizować nasz plik JavaScript, dodamy jakąś nową funkcję, która powiedzmy dodaje opisy do produktów. Nie było jej wcześniej, dodaliśmy ją. Zaktualizowaliśmy plik JavaScript, a powiedzieliśmy mu, że prosimy odświeżyć plik, a Google tego nie robi, bo po prostu zignorował nagłówek cache control. Co możemy w tej sytuacji robić i co rekomenduje Google? Google rekomenduje coś takiego jak content fingerprinting, co tak naprawdę zupełnie bardzo prosto mówiąc, chodzi po prostu o dodawanie jakiegoś unikalnego identyfikatora, żeby wymusić na nim pobranie tego pliku na nowo. Ten plik po prostu za każdym razem będzie się nazywał trochę inaczej, więc on będzie musiał po prostu wziąć go na nowo, bo nie będzie go miał. Alternatywnie można jeszcze skorzystać z parametrów, i Google mówi, że też sobie z parametrami radzi. Zagrożenie jest takie, że jeżeli gdzieś po drodze jest jakieś proxy, reverse proxy albo cache, który jakimś cudem to usuwa, to może być mniej rzetelna metoda. Więcej na ten temat Martin w ogóle opowiada w marcowych JavaScript Office Hours, które też tutaj podlinkowuję. To teraz jak sprawdzić, czy nasza strona korzysta z takiego rozwiązania? Klikamy znowu w Chrome DevToolsach w Network, wyszukujemy najlepiej naszą domenę, żeby sobie trochę odsiać z tych plików JavaScriptowych, które mogą tu być, wybieramy tylko pliki JS i możemy na przykład zobaczyć, że rzeczywiście National Geographic korzysta z tego content fingerprintingu. Czyli tak, WRS będzie starał się optymalizować i oszczędzać tam, gdzie się da. To oznacza, że czasami może nie pobierać takich zasobów, czasami może nie pobierać zasobów lub uzna przetrzymywać je w nieskończoność, ponieważ będzie ignorował nagłówki kaszujące, odrzuci wszystkie pozwolenia o dostęp i zawsze jest stateless, nie będzie miał cookiesów, nie będzie miał niczego. Istotne jest, jeżeli chcemy na nim wymuszać pobieranie nowych plików JavaScript, żeby dodawać albo parametr, albo jakiś identyfikator do naszych plików JavaScriptowych, z tym, że parametr może być rzeczą mniej rzetelną. To teraz wydajność. Ponieważ w 2018 roku Google ogłosiło, że prędkość ładowania strony jest czynnikiem rankingowym. To oznacza, że powinniśmy się tym raczej przejąć, a JavaScript może mieć bardzo duże przełożenie na to, jak szybko nasza strona się ładuje. Mówiłam, że będą animacje. Jak przeglądarka przetwarza JS-a? Zaczyna od tego, że go pobiera, potem go sobie rozpakowuje, parsuje, kompiluje i na koniec go renderuje. I my jako SEO-wcy najczęściej, jak też robimy jakieś audyty prędkości i tak dalej, skupiamy się najczęściej na tym, ile tego jest, ile requestów zostało wykonane, że pobraliśmy megabajt albo pobraliśmy 2 megabajty tego JS-a, a tak naprawdę, jak spojrzymy głębiej, to okazuje się, że to nie jest największy koszt przetwarzania naszego JavaScriptu. Pobranie to najczęściej oczywiście, jest ta mniejsza rzecz, a to, co najwięcej czasu zajmuje, to jest parsowanie i kompilowanie tego JavaScriptu. I bardzo dobrze to widać na przykładzie porównania pomiędzy pobieraniem, to jest przykład z dokumentacji Google pożyczony,
pomiędzy pobieraniem 170 kB JS-a a 170 kB pliku JPG. Generalnie, jak widzicie, na pobraniu to jest tyle samo, no bo one ważą tyle samo, sieć ma jakąś przepustowość, pobraliśmy w tyle samo czasu, ale na następnych etapach widać, jak bardzo mocno czasochłonne jest przetwarzanie JavaScriptu względem dalszej obsługi obrazka. Dlatego bardzo jest istotne, żeby dokładnie zastanowić się, czy ten JavaScript, który wysyłamy, jest rzeczywiście tym, którego potrzebujemy. Z ciekawości, jeśli oczywiście to nie jest tak, że zawsze 170 kB JavaScriptu będzie parsowane lub kompilowane 2 sekundy, to zależy tylko, to jest taki przykład poglądowy, zależy to tylko i wyłącznie od tego, co jest w środku tego JavaScriptu i co każemy tam robić, żeby nie było. Ale jeśli byśmy chcieli dowiedzieć się, ile trwa parsowanie i kompilowanie naszego JS-a i zobaczyć, jak dużo czasu to pochłania podczas ładowania naszej strony, to możemy też to zrobić. Chociaż wymaga to odrobinę samozaparcia, trzeba wejść znowu w Chroma i w flagi chromowe, czyli wrzucić ten UR, pozwolić mu na uruchomić Developer Tools Experiments. Następnie wracamy do konsoli deweloperskiej i klikamy ustawienia. Tu jest taki moment, gdzie musimy nacisnąć Shift 6 razy. I ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale naprawdę tak jest. I potem się słyszy taki dziwny 8-bitowy dźwięk. I to wcale nie jest blue screen, tylko to jest coś, czego oczekujemy. I następnie zobaczymy te opcje, które są na szaro. To są opcje, które się pojawią dodatkowo. Zaznaczamy Timeline V8 Runtime Call Stats on Timeline. Wracamy do Chrome DevToolsów, po tym jak uruchomiliśmy ponownie. I jesteśmy w stanie w zakładce Performance zobaczyć, ile realnie czasu zajęło parsowanie i kompilowanie naszego JS-a, najlepiej patrzeć na kolumnę Total Time. I dlaczego to jest istotne? Jest to istotne dlatego, że to parsowanie i kompilowanie będzie się różniło zależnie od tego, z jakiego urządzenia nasi użytkownicy nas odwiedzają. A to z kolei jest istotne dlatego, że ponieważ prędkość jest czynnikiem rankingowym, a Google, kiedy oblicza, kiedy estymuje prędkość, to bierze też dane z Chrome User Experience Report. Czyli tak naprawdę trochę się opiera na realnych danych użytkowników i tego, jak oni korzystają z naszej strony. Dlatego istotne jest, żeby wiedzieć, jak bardzo czasochłonna nasza strona jest dla przeciętnego użytkownika. OK. To na co zwrócić uwagę, kiedy próbujemy optymalizować nasz JavaScript pod kątem wydajności. Możemy zacząć od tego, żeby sprawdzić, czy nasze pliki zostały skompresowane. Takie minimum wysiłku to jest gzipowanie zasobów tekstowych. Generalnie możemy to zrobić w zakładce Network, klikając prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek, wybieramy Response Headers, a na koniec Content Encoding. I w ten sposób, to akurat CNN, żeby się cały czas już tego National Geographic nie czepiać, i potem widzimy kolumnę dodatkową Content Encoding, gdzie możemy zobaczyć, jaka forma kompresji została zastosowana na naszych plikach JS. Wziąłam tylko te, które należą do CNN, żeby nie patrzeć na razie na zewnętrznych ich dostawców. I warto też zwrócić uwagę, jak będziecie się z tym tematem borykać na Brotli, które wypada lepiej niż gzip, jeżeli chodzi o wydajność po kompresji. Bardzo ciekawy case study opublikował LinkedIn. To jest bodajże źródło numer 14, które to podlinkowuje, które pokazują, że dzięki kompresji Brotli byli w stanie zaoszczędzić 4% ładowania, czasu ładowania. Kolejna rzecz. Następna rzecz jest taka, że musimy zadać sobie pytanie, czy na pewno przesyłamy tylko to, co jest niezbędne. Sorry, że nagłówek został. To, co robimy, to klikamy w tej części z konsolą znowu w takie, tu akurat ukryte takie trzy kropki, wybieramy Coverage, odświeżamy, klikamy Reload i jesteśmy w stanie zobaczyć, ile zasobów użyliśmy, żeby wyrenderować stronę główną. To oczywiście jest tylko tyle, ile potrzebowaliśmy, żeby jakby ją stworzyć, a jeszcze nie jest powiedziane, że nie użyjemy reszty naszego JS-a, bo tutaj też można zawęzić tylko i wyłącznie do JavaScriptu.
Nie jest powiedziane, że nie wykorzystamy reszty lub większości wchodząc ze stroną w interakcję, ale może się też zdarzyć tak, że nie. I że tak naprawdę ładujemy kod, który będzie nieużywany aż do końca. I tu jest też pytanie, czy używamy dobrych praktyk w stylu, taką dobrą praktyką zawsze jest bandlowanie tyle, ile się da i rozdzielanie paczek i tam, gdzie to ma sens. Warto zapytać się deweloperów, czy korzystają z takich rzeczy, na przykład jak Webpack albo Babel, żeby też nie duplikować rzeczy, które już są w przeglądarce dostępne. Dalsze informacje o tych metodach, na przykład o tree shakingu czy code splittingu, podlinkowałam też w źródłach przypisanych do tego slajdu. Kolejna rzecz, którą sprawdzamy, to to, czy kod jest zminimalizowany. Znowu, zakładka Network, JavaScript, National Geographic, na przykład tutaj zawężamy do domeny i patrzymy w responsa. Generalnie, jeżeli kod jest brzydki, to jest zminimalizowany, więc to OK. No i dobrze, ale teraz cały czas patrzyliśmy w sumie na JavaScript, który należy do nas, na który mamy jakiś wpływ. Teraz jest pytanie jeszcze, jaki wpływ mają nasi zewnętrzni dostawcy? To akurat, przynajmniej mi, najłatwiej zawsze jest analizować przy pomocy webpagetest.org. I tutaj zaczynamy od tego, że musimy sprawdzić tak naprawdę, jacy zewnętrzni dostawcy są obecni na stronie. Ja tutaj wybrałam sobie do testu, a nie pamiętam, zaraz zobaczymy, jedną z tych najbardziej zasobożernych, znaczy największych, tych, których najwięcej bajtów wysyłają. Możemy zobaczyć sobie na zakładce domains właśnie, którzy zewnętrzni dostawcy, od których zewnętrznych dostawców pobieramy najwięcej bajtów i do których wysyłamy najwięcej requestów. Jak już wiemy, którzy są dla nas jakoś obciążające, możemy w następnym teście po prostu zablokować, a dzięki temu porównać. To jest National Geographic po prostu, pierwszy test, a to są czasy drugie po zablokowaniu zewnętrznego dostawcy. I tutaj widzimy, że czas do fully loaded na przykład różnił się o 10 sekund, ile poleciało mi requestów. Możemy porównać sobie wpływ zablokowania tego na poszczególne metryki. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby potem wycinać zupełnie takiego dostawcy, no bo on z jakiegoś powodu tam jest i coś to robi, ale często decyzje są podejmowane bez przemyślenia dokładnie, jaki to może mieć impact na właśnie wydajność strony. To są też potem pieniądze. I być może warto poszukać innego dostawcy, który robi to samo, jeżeli ten konkretny jest zbyt obciążający. To, co ciekawego jeszcze można, to już tak trochę jako dygresja, zobaczyć w Chrome DevToolsach, w zakładce Network Condition, koło konsoli na samym dole on będzie, można na przykład zasymulować odwiedziny Googlebota i wybrać sobie na przykład szybkie 3G i konkretnie już Googlebot smartfon. Tak samo jak mówiłam, że prędkość jest też szacowana na podstawie danych realnych, danych użytkowników, możemy spróbować zasymulować, jak nasza strona ładuje się dla przeciętnego użytkownika z takim, powiedzmy, przeciętnym telefonem. A to oznacza, że możemy w zakładce performance w ustawieniach obniżyć sobie CPU, spowolnić, albo jeżeli nie chcemy sami wybierać tego, i o ile powinniśmy to spowolnić, to możemy też przełączyć się na podgląd mobilny i po prostu wybrać predefiniowany zestaw tych ustawień. I ostatnia część dotyczy SPA, PWA i SSR, czyli Single Page Application, Progressive Web Apps i Server Side Rendering. Tak samo mnie to bawi. Pierwsze to są MPA, czyli Multiple Page Application. Generalnie to jest klasyk, to jest to, co my znamy, że nowa strona, nowy URL. Potem są Single Page Application, czyli to, że mamy jedną stronę, użytkownik z niej korzysta, JavaScript na bieżąco ją aktualizuje jakby w miarę jak użytkownik z niej korzysta. I mamy jeszcze do wyboru PWA. To, co napisałam, to jest bardzo duże uproszczenie, tylko chciałam zaznaczyć, że często zamykamy się w takim myśleniu, że PWA to musi być SPA, a to tak nie jest. I też podlinkowałam fajne źródło pod 19, które mówi o innych podejściach do wdrażania PWA. To czym tak naprawdę jest PWA? PWA, czyli Progressive Web Apps, to tak naprawdę w głębi serca jest normalna strona internetowa, z tym, że
dzięki temu, że używa Web Manifestu i Service Workerów, jest bardzo szybka. Może działać offline, można ją zainstalować na ekranie swojego telefonu. I mówiąc, że używa Web App Manifestu, to mam na myśli, że to jest po prostu plik JSON, w którym mamy nazwę, ikonkę, takie rzeczy i dzięki niemu możemy zainstalować to na ekranie smartfona, a mówiąc, że używa Service Workerów, to jest duże uproszczenie, oczywiście zaraz będę mówiła, ale chodzi o to, że to są Service Workerzy, nasłuchują requestów ze strony i następnie zarządzają tymi requestami. Mogą je skierować albo do cache'a, albo do sieci, żeby ona zwróciła odpowiedź i następnym razem, kiedy strona zrobi dokładnie ten sam request, to Service Worker sprawdza cache i jeśli w cache'u mamy informacje, to one wrzucą bezpośrednio do naszej strony. I dzięki temu nasza aplikacja może działać bardzo szybko, dzięki temu właśnie wykorzystaniu, i jednocześnie może działać offline. To teraz pytanie, jak powinna wyglądać taka checklista dla PWA z perspektywy nas, SOWców, kiedy deweloperzy ją dewelopują? Poniżej podlinkowałam też checklistę PWA dla deweloperów. To jeszcze nie jest checklista jakby sprawdzania błędów, które mogą wystąpić w trakcie wdrażania, tylko bardziej raczej do rekomendacji, jak planujemy wdrożenie PWA. Przede wszystkim zawsze musimy pamiętać o unikalnych adresach URL. To jest chyba jedna z bardziej też kluczowych rzeczy. Pamiętamy, że by zmieniać adresy URL w pasku przeglądarki bez przeładowania strony, po prostu na przykład za pomocą history API i metody push state. Nie używamy haszy, hasze to zło, od kiedy Ajaxowa schema jest zdeprecjonowana, to w ogóle nie dotykamy tego tematu. Następnie to, na co zwracamy uwagę, właśnie to Web App Manifest, czyli czy wszystko jest OK z tym plikiem JSON, on musi być umieszczony w headzie strony. Kolejna rzecz to dostępność. Zarówno pliki JS, jak i CSS powinny być widoczne dla Googlebota. Tak samo warto zwrócić uwagę, że Service Workery nie działają jeszcze na wszystkich przeglądarkach, więc musimy być gotowi obsłużyć też użytkowników, którzy mogą przyjść ze starszymi przeglądarkami. Google Analytics. Jeśli nasza strona może działać offline, to znaczy, że my musimy być przygotowani na obsłużenie tego ruchu offline'owego, a to oznacza wdrożenie measurement protokolu. Infinite Scroll. Podlinkowałam tutaj źródło dotyczące tego, jak dobrze zrobić Infinite Scroll, a też w formularzu, zdaje się, poszło takie właśnie pytanie, jak to zrobić dobrze, czyli właśnie jak dobrze doładować treści, to tutaj jest odpowiedź. I to, o co też dużo ludzi, czym dużo z Was się widziałam w pytaniach w formularzu interesowało, czyli właśnie server-side rendering. Czyli rekomendujemy wdrożenie którejś z form server-side renderingu. No to jakie formy, skoro mówię, że którejś z form server-side renderingu, no to jest pytanie, jakie są te formy, które mamy dostępne. Musicie pozwolić się napić. Okej, no więc tak. Najbardziej klasyczna, ta, z którą w ogóle jakby spotykamy się najczęściej, to jest dynamic rendering, czyli że po prostu sprawdzamy user agenta i traktujemy go inaczej niż użytkownika. Użytkownik na przykład dostaje taką single page application i on sobie działa normalnie, sam gdzieś tam na boku, a bot dostaje zawsze wyrenderowaną stronę z serwera. Problem z tym podejściem, zagrożenie, które tutaj jest takie, że to jest zawsze osobna usługa, którą po prostu trzeba monitorować. Najczęściej nie chodzimy z user agentem Googlebot ustawionym też, jeżeli nie wykrywamy go tylko też na podstawie user agenta, ale jakby na podstawie reverse DNS sprawdzamy rzeczywiście, czy to jest Googlebot, no to my sami chodząc po stronie internetowej możemy nawet nie zauważyć, że coś jest nie tak z usługą, która renderują dla Googlebota. I problem z tym podejściem jest jeszcze taki, że jeżeli mamy tą osobną usługę, która renderuje coś dla Googlebota, to może się tak zdarzyć, że ta usługa, a realna strona się trochę rozjadą. Że na przykład deweloperzy będą coś wdrażali dla użytkowników i na przykład nie wdrożą tej samej funkcjonalności dla Googlebota. I problem będzie polegał na tym, że wtedy to już może podpaść pod cloaking, bo Google mówi oficjalnie w swojej dokumentacji, że to nie jest cloaking. Jeżeli korzystamy z dynamic renderingu i serwujemy dla jego user agenta wyrenderowaną treść, o ile właśnie to jest ta sama treść i to jest to niebezpieczeństwo tego podejścia. Kolejną opcją, o którą można się pokusić, to jest hybrid rendering albo isomorphic.js. I tutaj
już nie robimy żadnych wyjątków na user agenta. Tutaj wszyscy są traktowani tak samo. I aplikacja idzie tak, że wszystko działa tak, że aplikacja działa równolegle na serwerze i w przeglądarce i za każdym razem, kiedy idzie request po adres URL, to renderowana jest i serwowana jest statyczna strona i bot odpytuje tak sobie o te URL i za każdym razem dostanie statyczną stronę, a użytkownik, kiedy już raz ją dostanie, to JavaScript jakby przejmuje robotę i dalej już idzie to client-side renderingiem, czyli użytkownik normalnie dalej w przeglądarce sobie idzie JS-em. Problem z tym podejściem jest taki, że jego implementacja zdaje się być dość skomplikowana. Nie widziałam ich zbyt wiele, a te, które widziałam, były dziwne, więc zdaje się, że jest to dość sztuka duża, żeby to ładnie zrobić. Trzecią opcją jest Jamstack Approach. Znowu, bot i user agent Googlebot i reszta użytkowników są traktowani tak, jest traktowane tak samo. I to jest super, bo nie mamy żadnej osobnej usługi. Natomiast ten proces renderowania nie dzieje się na serwerze, a dzieje się jakby krok wcześniej jeszcze zupełnie. Czyli jest to ostatni etap tworzenia strony przez programistów i te strony, takie gotowce, przetrzymywane są na serwerze i to już działa trochę po tym, jak isomorphic.js, czyli po prostu za każdym razem, kiedy pytamy, robimy request URL, to dostajemy tego gotowca, którego wcześniej wróciliśmy na serwer i u użytkownika JavaScript potem przejmie kontrolę i dalej będzie szedł, a Googlebot za każdym razem po prostu pyta i dostaje gotowca w drugą stronę. Jak sprawdzać? No i teraz jak już wiemy, jakie są możliwości, to pytanie jest, jak sprawdzać, czy server-side rendering jakby dał radę i czy to działa spoko. Przede wszystkim Google Search Console albo Mobile Friendly Test, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko zostało wyrenderowane poprawnie, Googlebot mógł się do tego dobić. Ale jeszcze warto też sprawdzić za pomocą Structured Data Testing Tool, czy nasz schema, nasz markup nie ucierpiał na tym wszystkim. Jakie możemy potencjalne problemy z server-side renderingiem napotkać? Przede wszystkim możemy w Google Search Console zobaczyć, że mamy problem z wyrenderowaną treścią. Czyli na przykład nasza strona jest niepełna lub wygląda trochę inaczej niż powinna. Wtedy dopytamy do deweloperów i upewniamy się, że mechanizm renderowania działa poprawnie, że nie lecą jakieś timeouty na przykład dla Googlebota na konkretnych elementach. To, co też jeszcze warto się upewnić, to, że rzeczywiście sprawdzamy tego user agenta jakoś bardziej zaawansowanie niż tylko po nazwie user agent Googlebot, bo w ten sposób to pewnie połowa z nas jakby już nieraz pytywała inną stronę, więc bardzo łatwo się pod to podszyć, więc najlepiej właśnie jakieś reverse DNS, cokolwiek, żeby zweryfikować, czy to rzeczywiście Googlebot do nas przyszedł. Drugi problem, z którym możemy się spotkać, to, że może brakować nam danych strukturalnych. Poczekajcie. To, że może brakować nam danych strukturalnych. Kiedy sprawdzimy to w Structured Data Testing Tool, i tutaj są dwie opcje. Jedna to jest taka, że nie obsługujemy user agenta Googlebot Structured Data Testing Tool i to wtedy nie oznacza, że jest realnie problem z danymi strukturalnymi, tylko że po prostu ten bot tego nie dostaje. A druga rzecz to właśnie jest taka, że musimy znowu przedoptać się do naszych deweloperów i zapytać się, upewnić się, czy na pewno wszystko jest OK z serwowaniem naszego JSON-LD, albo no w sumie tak, JSON-LD, bo mikrodata byłby w środku. I jeszcze co może się zdarzać, to, że są wysokie czasy odpowiedzi. I tu problem jest taki, że jeżeli są wysokie czasy odpowiedzi, to crawler może anulować request lub potencjalnie może to obniżyć crawling budget. I tutaj znowu zapytamy do deweloperów i upewniamy się, że jest jakiś cache, który może trzymać tą statyczną wersję strony i że w ogóle Google też do tego cache'a może się dostać. I to jest wszystko. Tu są źródła do wyszukiwarek versus JS. Tu są źródła do WRS-u oraz do wydajności. Na koniec są źródła dotyczące SPA, PWA i SSR-u. A to jest surykatka, która czeka na pytania. Super, Basiu. Dziękuję Ci bardzo. Głowa mi pęka od tych skrótów wszystkich. Czekaj, muszę Słuchajcie, teraz zadam Basi pytania, które przesłaliście do nas w formularzu przed webinarem, a potem jeszcze czas na Wasze pytania,
Więc jeżeli je macie, to zadawajcie proszę na czacie. Napiszcie też, czy podoba wam się prezentacja. Myślę, że będzie miło Basi, jak coś miłego jej napiszecie. Zacznijmy od tych pytań, które były wcześniej zadane poprzez formularz. Teraz tak, czy przeniesienie części treści pod listę produktów przy pomocy JS po wczytanie całego DOM może negatywnie wpłynąć na pozycjonowanie? To jest w ogóle takie piękne pytanie z kategorii uroczyście obiecuję, że robię coś niedobrego, planuję coś niedobrego. Generalnie ja rozumiem to tak, że autor hipotetycznie, załóżmy, pyta się o to, że mamy powiedzmy sobie stronę i w pierwszej HTML-ce wraca, powiedzmy, to jest listing kategorii w jakimś sklepie e-commerce'owym. I wraca w pierwszej zwrotce z serwera, wraca informacja, że na górze proszę umieścić SEO tekst, a potem cała strona się kończy i JavaScript na koniec to gdzieś tam przerzuca zupełnie. I generalnie odpowiedź na to pytanie to brzmi, to zależy, bo można to zrobić tak, że... No, ja myślę, w ogóle wydaje, że to będzie odpowiedź na wszystkie pytania tutaj, które dzisiaj padną, bo można to zrobić tak, że można dostać po łapkach, no bo zawsze pytanie, jak to ukryjemy, nie? Jak wrzucamy to na górę, bo w tym scenariuszu, jeżeli chcemy zrobić coś niedobrego i potem to gdzieś wyrzucić poza zupełnie widoczność dla użytkownika, no to robimy coś niegrzecznego i jeżeli Google się strzeli, no to możemy dostać po łapkach. I teoretycznie, jeżeli przesuniemy to w dół, no to nie jest jakieś ukrywanie kontentu, więc jakby dlaczego mielibyśmy za to dostać coś, dlaczego miałaby na to jakaś kara spotkać, jeżeli to jest po prostu przesunięcie, ale nierealnie ukrycie, no to nie powinien być żaden problem. Pytanie, czy Google to też obczai, bo bardzo możliwe, że po prostu z jakiegoś powodu nie pobierze tego JS-a albo nie wyrenderuje tak tej strony i tak będzie myślał, że to jest u góry. Więc ja bym powiedziała, że to zależy od tego, jak chcemy to przenieść i gdzie. Okej, super. Kolejne pytanie, czy preloader może sprawiać problem robotom indeksującym? To zależy. Generalnie może, jeśli zrobimy go źle. My teraz też na większości stron, na których pracuję, działa tak, że są zasłonięte do momentu, aż user nie potwierdzi swojego wieku. Więc to jest w sumie trochę identyczna sytuacja, że pokazujemy tak naprawdę jakąś planszę, już nieważne co na niej jest, a pod spodem coś jest i jakby wydaje mi się, że jakby najważniejsza rzecz w tym wszystkim to jest to, żeby załadować ten HTML pod spodem, tak żeby on już był i nieważne czym go przykryjemy, ale żeby on był. No i po prostu w momencie, kiedy, nie wiem, ten preloader się kończy, to możemy po prostu przestawiać CSS i odsłaniać ten content, ale zdecydowanie nie doładowywałabym go na końcu, coś JS-em całego. Okej. Okay. To kolejne pytanie. Jaki jest według was najlepszy sposób ukrywania linkowania przy wykorzystaniu JS-a? I to w nawiasie w celu optymalizacji crawl budżetu i PageRanku. To pozwolicie, że ja PageRank ominę, bo to nie jest moja mocna strona, zdecydowanie. Ewentualnie Damian może potem powiedzieć. Jeśli chodzi o to, jak ukryć link, i rozumiem, że to jest pytanie w dobrej intencji właśnie crawling budżetowej, no to ja bym powiedziała, że pewnie jakiś span lub div z onclickiem javascriptowym, który będzie robił window location, tak żeby to nie był link, żeby było trudniej Google'owi to wyczaić, że to link. Okej. Okay. Dobra, to zaraz jeszcze kolejne znajdę pytanie. Dobra, okej. Okay. Myślę, że to na resztę pytań była odpowiedź w samej prezentacji. To przejdziemy do tych, które tu się pojawiły na czacie. To będę teraz Basiu oświetlał, będziesz widziała pytanie. Dobra. Jest pytanie od Sebastiana. Nie spotkałam się w sytuacji, żeby nie było. Tak, mogę tak powiedzieć. Jest generalnie różnica pomiędzy robieniem tego live test, a zobaczeniem po prostu przekrolowanej strony i jeśli ona tam jest, w tej przekrolowanej stronie, nasza treść, no to jakby jest zaindeksowana, nie? Ja bym tak to rozumiała. A poczekaj, bo coś jeszcze coś dalej? Nie, okej. Okay. To jeszcze jest jedno pytanie od Sebastiana. To Jezu, musicie mi dać to przeczytać, ja tak szybko nie czytam.
No tak. Znaczy pytanie jest takie, czy generalnie doświadczenia mobilne użytkowników związane z prędkością mają przełożenie na prędkość ładowania strony. Tak. Znaczy często pojawiają się różne badania, że to na przykład ma bardzo minimalny wpływ, czasami się pojawia, że ma bardzo duży wpływ. Ostatnio właśnie było takie deprecjonujące, ale tam też było trochę błędów metodologicznych. Generalnie no, Google deklaruje, że bierze pod uwagę też doświadczenia użytkowników i bierze pod uwagę ten Chrome UX User Experience Report. Więc no tak, powinno mieć to przełożenie na ranking. Okej. Okay. Jak duże te stania są podzielone? To nigdy nie wiadomo, nie? To pytanie, tak. To pytanie od Adama. Czy są jakieś alternatywy dla Gatsby.js, godne polecenia pod kątem SEO? Wiesz co, na razie Gatsby'ego tam wymieniłam, bo z nim miałam do czynienia i jakby sprawdził się i to było ok, bo też pracowałam właśnie na stacku technologicznym związanym z Reactem i z GraphQL-em, a to się tam dobrze wpasowało, dlatego go poleciłam. Z innymi nie miałam do czynienia w tym podejściu jamstackowym, ale mogę zrobić research i wrócić z odpowiedzią. Okej. Okay. To kolejne pytanie, to zjadę, bo muszę ominąć te pochwały, które dostałaś. A jak jest Endless Scroll? A jak jest Endless Scroll, to jest rekomendacja w prezentacji, jak ją robić. Generalnie okay, musimy trochę zasymulować paginację, załadować rzeczy w tle. To ja znowu odpowiem, że to zależy, jak jest zrobiona. Jest ok, jeśli rzeczywiście doładowujemy te rzeczy w HTMLC, na przykład gdzieś z tyłu, albo no, dobrze zrobiliśmy tego endless scrolla, bo naprawdę Zobacz Więcej Produktów to jest dla mnie endless scroll, tylko po prostu za guzikiem. A najlepiej to w ogóle byłoby, jeżeli to oczywiście jest możliwe z performance'owego punktu widzenia, to po prostu, żeby ten guzik tylko tam CSS wiecie, obniżał, żeby to nie był JS. Tak. I doładowywanie. Okej. Okay. Okay. Kolejne pytanie od Karola. Treści w akordionach. Generalnie ja zawsze wychodziłam z założenia i myślę, że moi pobratymcy z Allegro się zgodzą, że dopóki jest HTMLC, HTML to jest ok. Jasne, że najfajniej jest wszystko trzymać na wierzchu, ale umówmy się, w dzisiejszych czasach to nie jest możliwe. I też użytkownicy są przyzwyczajeni już do innego doświadczenia związanego z stronami, więc ja się tym trochę nie przejmuję, prawdę powiedziawszy. Znaczy wiadomo też oczywiście, jak ten akordion jest zrobiony, nie? Znaczy, żeby to było w HTML-ce, tak to się umówmy. No tak. I jeszcze pytanie od Michała. Nie wiem. Zupełnie szczerze, nie wiem. Sprawdzę, dowiem się, wrócę do ciebie, Michał Poniarczyk. Zapamiętane. Tak. Słuchajcie, jak macie jeszcze jakieś pytania, to zadajcie śmiało na czacie. Jeszcze mamy chwilę czasu. Basia zrobiła bardzo wyczerpującą prezentację. Ale... Tak, ja w ogóle tak zawsze biegnę i za szybko mówię. To jest w ogóle moja klątwa. W ogóle bardzo mi się podobało, bo w tym formularzu z pytaniami padło właśnie pytanie z dwóch stron, bo z jednej strony było pytanie, jak przekonać dewelopera do SSR-u, a właśnie trochę nie odpowiedziałam na to wprost. A jak i czy dalej musimy robić SSR, żeby jak to było, zaspokoić SEO bogów? Coś takiego, w ogóle mega mi się to podobało. No to jeżeli chodzi o jakby przekonywanie deweloperów do SSR-u, no to ja w ogóle zawsze uznaję, że deweloperzy to też ludzie, wiecie. I w sumie najlepiej jest właśnie podchodzić z argumentami, źródłami i estymatą pieniędzy. No bo prawda jest taka, że jeżeli wdrożymy SPA bez żadnej formy server-side renderingu, no to możemy się trochę pożegnać. Gdzieś tak papa, pieniądze z organika. Więc generalnie po prostu oszacowałabym fajną estymatę finansową i z tym poszła, a z drugą stroną, czy jest cały czas potrzebne wdrażanie SSR-u, żeby przypodobać się SEO bogom? Tak. Może niekoniecznie jako dynamic renderingu, bo ja tutaj też trochę nie jestem turbofanką akurat tego rozwiązania. Myślę, że są teraz fajniejsze, ale rozumiem też, że one są trudniejsze. No, ale tak. Okej, to pojawiło się jeszcze jedno pytanie do Adama. Seznam na pewno nie ogarnia.
Yandex na pewno nie ogarnia. Z rzeczy, które jeszcze wiem, że nie ogarniają i też miałam do czynienia, to na przykład Naver w Korei. On też nie ogarnia, więc tak, więc dla nich zawsze najlepiej mieć jakąś formę, że jeżeli już musimy rzeczywiście jakieś kluczowe rzeczy renderować JS-em, to dobrze jest zawalczyć o server side rendering, jeżeli działamy na tych rynkach. Okej. Okay. To jeszcze poczekamy minutkę na pytania, jeżeli je macie. Może wyczerpałam cały temat, to jest niemożliwe. Myślę, że była bardzo wyczerpująca prezentacja, ale kilka pytań było, więc... Ja teraz czekam na takie pytanie w stylu: Barbaro, jak zrobiłaś to przepiękną prezentację, gdzie krokodyl zjada czwórkę? No właśnie, to może powiesz. Basia bardzo, bardzo dużo czasu poświęciła na tę prezentację, więc widać w niej napracowanie. Generalnie zrobię z niej PDF-a i go udostępnię, tak żeby te wszystkie te źródła były dostępne. Generalnie trzymałam się raczej głównie tego, co mówi Google, żeby nie szaleć za bardzo z jakimiś dziwnymi innymi rzeczami. Okej, to nie będziemy chyba przedłużać, skoro już nie ma pytań, to ja Ci, Basiu, bardzo dziękuję i dziękuję Proszę wszystkim, bardzo, którzy z nami byli. Do zobaczenia, myślę. O, jeszcze jest jedno pytanie, to jeszcze może odpowiemy. Co to znaczy czyta? I gdzie to dane? Czy może indeksuje? W sensie, że... Wiesz co, zrobimy tak, że to będzie również jedno z tych pytań, do których ja po prostu wrócę. Wrócisz. Dobra, w porządku. No dobra, to jeszcze raz wszystkim dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, do zobaczenia.